Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Obłęd lewactwa amerykańskiego. No, obłęd jest taki, że jakiś czas temu kupowałem bilet do teatru, no i na pierwszej stronie był taki napis, że teatr uznaje, że ziemia, na którym stoi teatr, w zasadzie to należy do rodowitych Indian. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach, bardzo często zdemonetyzowanych. No takie uznawanie ziemi, na której Amerykanie mieszkają, no bardzo często od dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu pokoleń, to prawnuczkowie tych ludzi, którzy przyjechali tutaj na Mayflower czy na innych statkach, gdzie połowa umierała, połowa przeżywała, z połowy połowa wracała, także było ciężko, to ziemia nie należy, ziemia amerykańska nie należy do Polaków, do Francuzów, Anglików, Hiszpanów. Ziemia w Ameryce należy w zasadzie do tych Indian, którzy przeszli przez cieśninę Beringa, no bo trzeba pamiętać, jak oni tutaj się dostali. No 10 tysięcy lat temu, no to Ruscy, można powiedzieć, przeszli suchą nogą przez cieśninę Beringa, no bo tak, wtedy było tyle lodu, że to wszystko by mogli przejść całe wschodnie wybrzeże, północne wybrzeże 10 tysięcy lat temu, no to była mila czy dwie mile śniegu. No dzisiejsi debile środowiskowi nie pamiętają o tym albo nie wiedzą, po prostu kretyni. No ale w każdym razie to ci odwieczni Indianie, no to w sumie można powiedzieć, że to są Ruscy. W Toronto to studenci ostatnio było wymagane, oni mieli spotkanie na Zoom, no i w zasadzie to uniwersytet, college zmusił ich, żeby się zgodzili z taką przyznaniem, takie moja wina, moja bardzo wielka wina, i to oni musieli się spowiadać czy przyznawać, że ta ziemia, gdzie jest college, no to jest terytorium, tam gdzie mieszkali Huroni, tam gdzie mieszkali Shoshoni, tam gdzie mieszkali Wendaci, Mississaugas, Anishinaabe, Huedosini. No Polacy to znają, Czarne Stopy, Shoshoni, Apache, Siuksi, Kruki, no ale to są amerykańskie. No tam w Kanadzie to byli to Huroni. No Huroni, no ktoś, kto Coopera czytał, no to i Mohikanie, tak? Mohikanie i Huroni to Polacy znają. No ale w każdym razie w Kanadzie, w Toronto college nakazuje studentom białym, żółtym, zielonym, wszystkim nakazuje, no ale też walka z białymi chrześcijanami, tak? To jest walka z białymi chrześcijanami, z osadnikami, którzy ciężko tam orali te pola, zamieniali ugory na coś, co było przydatne. No i w tym koledżu wszyscy ci studenci musieli się spowiadać i wypowiadać coś takiego, że my skorzystaliśmy, oni jako studenci skorzystali z kolonizacji Kanady, że ci studenci dzisiejsi skorzystali z ludobójstwa i Indian, że skorzystali z tego, że rdzenni Indianie, ci ludzie zostali zniszczeni, no i teraz jeszcze musieli wypowiadać takie słowa, że to jest przymus taki, żeby posiadać świadomość tego wszystkiego, no i doprowadzić do dekolonizacji. Głupota, nie? Głupota. Takie uznanie tej ziemi,
i wymienianie tych wszystkich plemion, które niby tam jakoś przechodziły, no i później na końcu przeprosiny za to wszystko i tłumaczenie, że biały człowiek, czy dzisiejszy student jest tylko osadnikiem w Kanadzie, osadnikiem, który skolonizował Kanadę, no to to było takie, no, zaczęło być popularne właśnie w Kanadzie dziesiątki lat temu, dlatego między innymi ten premier, który jest kretynem w Kanadzie, no to jest jak jest, dlatego oni ścigają tych wszystkich, wszystkie te misje katolickie, gdzie mówią, że tam setki, miliony, miliardy Indian poumierało, że te dzieci były kradzione. No a jak się przyjrzeć, no to przez 150-200 lat to tam umarło powiedzmy 1000, 2 czy 5 tysięcy. I te proporcje to przypuszczalnie były takie same jak wśród normalnych miast, wśród normalnych białych, i przypuszczalnie 5 razy mniejsze niż w tych wigwamach Indian. Ale teraz właśnie ci wściekli komuniści, ateiści walczą z katolikami właśnie w ten sposób, poprzez oszustwo. No i też przez walkę z białymi. W Australii jest również podobnie. W Australii jest podobnie. Tam bardzo często, jak są jakieś spotkania, no to wychodzi taki rdzenny aborygen australijski, no i on mówi, że on wita w naszym kraju. Tak jakby wyglądało, że wszyscy biali po prostu potrzebują jakąś wizę do tej Australii, pomimo, że tam mogli się urodzić już w drugim, trzecim czy w czwartym pokoleniu, no to ten aborygen mówi, że wszyscy ci, którzy tam przyszli, którzy nie wyglądają jak on, no to są witani w jego kraju. No w Ameryce zaczyna się podobnie, tak jak wspomniałem, w tym teatrze ten idiotyzm był. Na uniwersytetach ciężkie pieniądze, ciężkie pensje zaczęli dostawać, no można powiedzieć, sekretarze czy komisarze komunistyczni. Oni, komisarze komunistyczni, zajmują się tym tak zwanym różnorodnością, równością i włączeniem. Co to znaczy? To znaczy, że wszędzie na koledżu musi być odpowiednia ilość innego koloru skóry niż biały, musi być inna odpowiednia ilość. No w zasadzie chrześcijanie no to są niszczeni, wyrzucani, i tego jedno rodzaju, i to urzędnicy wymyślają takie zaklęcia, ci urzędnicy wymyślają te rzeczy, żeby to wszystko było czytane przez profesorów, żeby było to czytane przez studentów na początku każdego spotkania. Także jak jest jakiś apel szkolny, czy jakieś spotkanie szkolne, no to właśnie ci biurokraci, ci komisarze komunistyczni mówią, macie wychodzić i macie czytać, przepraszamy na tym, że mamy uczelnię na ukradzionej ziemi i na wymordowanych Indianach. To jest też makabra, chcą doprowadzić do tego, żeby wszystkie te e-maile, które są wysyłane z koledżu, żeby miały takie podpisy, że ten e-mail jest wysłany z koledżu, gdzie budynki stoją na ziemiach indiańskich. No, szału dostali ci wszyscy komuniści homoseksualni, osoby, które mają tą euforię innej płci, czyli faceci, którzy myślą, młodzież, którzy myśli, że jest chłopcy, którzy myślą, że są dziewczynkami, dziewczynki, którzy myślą, że są chłopcami, no i na uczelniach, no to trzeba pod karą, pod groźbą kary, trzeba się zwracać po imieniu, czyli mówić ona do chłopaka, który ma jaja, a mówi, że jest dziewczyną i tak dalej, i tak dalej. Także ta praktyka tego idiotyzmu to już przekracza wszelkie granice.
Ameryce, no a teraz już te uznawanie tej ziemi to również przekracza wszelakie granice. No i to się wciąga. To było w zasadzie idiotyzm, te frędzle idiotyzmu, te pogranicze, te peryferia uniwersyteckie. No i to wkracza do głównego nurtu. To wkracza do głównego nurtu, to wchodzi do telewizji, do radia. No i jest to wymuszane na wszystkich. W tych wszystkich oświadczeniach te teksty, no to się różnią od instytucji do instytucji, od koledżu do koledżu. No ale w zasadzie to tam zawsze jest to, że ci rdzenie Indianie, Amerykanie byli tutaj od niepamiętnych czasów, od wiecznych czasów, no i że wszyscy inni, którzy przyjechali później, no to są tylko gośćmi. No. Tak jak wspominałem, w sumie wszyscy ci Indianie, no to są Ruscy, którzy przeszli przez cieśninę Beringa. No, bardzo często w tych wypowiedziach, no to jest przepraszanie za wywłaszczenie z tej ziemi, przepraszanie za tym, że jest się na ukradzionej albo na zabranej ziemi, tak, albo na terytoriach okupowanych. No w zasadzie to co to znaczy? No to nic nie znaczy, dlatego że jeżeli się mówi jakieś te nazwy tych plemion, to oni niekoniecznie musieli akurat mieszkać na tym wybrzeżu, czy w tym miejscu. To Indianie, no to byli nomadzi, to oni po prostu mieli te wigwamy i szli za tymi bizonami. Koń w Ameryce, no to w sumie nie był znany, dopóki tam w XV-XVI wieku osadnicy nie przywieźli tych koni i ich nie wypuścili. To dlatego tam Apache i kruki i czarne stopy się w tym wyspecjalizowały. No ale to byli nomadzi. Oni po prostu nie budowali budynków, nie budowali katedr, nie budowali koledży i własność nie była własność jakimś pomysłem na życie. Manhattan cały, kiedy tam Holendrzy przyjechali i dali trzy wiaderka jakichś świecidełek plemionom, którzy właśnie w tym dzisiejszym Nowym Jorku na Manhattanie, no bo Nowy Jork to się kiedyś nazywał Nowy Amsterdam, no to jak Indianie dostali tam trzy wiaderka jakichś świecidełek, no to uznawali, że to była dobry interes, no bo oni pójdą gdzieś dalej obok i będą sobie siedzieli na drugiej ziemi. Także te prawo do posiadania, no to kiedy jest ważne? No jest tylko wtedy ważne, kiedy ktoś weźmie pług i zacznie orać tą ziemię. Jak zacznie orać tą ziemię i włoży pracę w to, zasieje i zbiera te ziemniaki czy jakieś inne żyto. Dla plemion, które przepasały, no nawet nie przepasały, bo w Ameryce nie było w zasadzie nic nie zostało udomowione. Tam nie było kur, nie było świń, jedynie bizony, jelenie i tak dalej, i tak dalej. W Ameryce nie udomowiono żadnych zwierząt. Także posiadanie, no to jest bardzo, bardzo dziwaczne określenie. Te wypasanie czy polowanie, no to wcale nie stwarza jakiegoś narodu, nie stwarza jakiegoś państwa, nie stwarza jakiejś grupy. No. Oczywiście, kiedy zabrakło bizonów, no to się wszystko to zmieniło, no ale to własność do ziemi, no to jest tylko wtedy, kiedy jest jakaś wartość w tym, a wartość to jest tylko pracy włożonej. Także teraz wszystkie te koledzy, które zmuszają do przeprosin, te podboje, przeprowadzki, ruchy ludów, no to są w całej Europie były ruchy ludów, tak? To wszyscy przechodzili na lewo i na prawo i nikt nigdzie nie zacznie przepraszać. No ja teraz myślę, że ci wszyscy komuniści polscy to zaczną przepraszać
opłacać za te ziemie tak zwane odzyskane. No już dużo kretynów używa tych niemieckich nazw i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście za Bugiem tego nie pójdą odzyskiwać, tylko będą krytykować dzisiejsze granice Polski. No ale to właśnie są tacy zdrajcy. To są ludzie, którzy siebie nienawidzą i nienawidzą swojego narodu. I w Ameryce jest tak samo. Większość tych białych studentów, tych profesorów nienawidzi Ameryki. Inne takie zagadnienie, no to jest włączone takie pseudopogańskie jakieś takie zaklęcia, także na uniwersytecie, jak tam wychodzą, no to mówią, że przede wszystkim pozdrowienia i podziękowania dla tej rzeki, która tam obok płynie i że to jest, można powiedzieć, źródło życia. I większość tych uniwersytetów i koledzy to jest ateistyczna, no i takie zaklęcia czarownic, takie zaklęcia jakieś magiczne, no to pokazuje, jacy tam kretyni są, tak? W Ameryce zniszczono chrześcijaństwo, zniszczono religię, a teraz właśnie jest moda na te wszystkie wiedźminy i innych magików. Te plemiona indiańskie bardzo często to są nazywane opiekunami ziemi, często są jakoś tak idealizowane. No, trzeba pamiętać, że Indianie w Ameryce samej sobie, no to mordowali się, to się mordowali, tak jak Rzymianie się mordowali z Niemcami, z Germanami, Słowianie, Mongołowie napadali. No to w Ameryce było to samo. Najbardziej zawziętym takim plemieniem w dzisiejszych Stanach Zjednoczonych, no to byli Siuksowie. No to większość tych Siuksów, no to po prostu byli, wyrywali serce bez żadnego strachu. Tak, także ciekawe jest, że w Ameryce połowa Stanów, Dakota, Massachusetts, jak się poczyta, no to połowa Stanów to ma te oryginalne nazwy indiańskie, tak? Także biali bardzo często doceniali to i pokazywali, że jest przeszłość ta indiańska, no i oddawali honory, oddawali hołdy, oddawali jakiś szacunek za tą przeszłość. No i to był jakieś takie podstawowe uznanie tego, co się działo. Teraz najciekawsze, że w tych koledziach, no to wszystkie te jakiekolwiek są spotkania, no to są takie rytuały, te wegańskie, szatańskie i tak dalej, zaklęcia niereligijne i walczą o to, a w Ameryce przysięga wierności, ten Pledge of Allegiance, czy zagranie hymnu amerykańskiego, no to jest wielki grzech. To jest wielki grzech w oczach komunistów. Także teraz to ten zamiana jest tego, że narodowa duma jest zamieniona ze spowiedzią narodowego grzechu. No, także to jest obłęd lewactwa amerykańskiego. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze jajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach. I do następnego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla normalnych. Dziękuję, że wierzycie.
Bóg, honor i ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, no głosujcie. Głosujcie na normalnych, czy jesteście w Ameryce, czy jesteście w Kanadzie, czy w Australii, czy w Europie. Widzicie, że nienormalni opanowują świat. Amerykę opanowali, jest nadzieja, że to się cofnie w listopadzie 2022 i w listopadzie 2024. Przekaz dla komunistów, co głosowali na... Przepraszam, na Bidena, no widzicie, do czego doprowadziliście. Popieracie po prostu nienormalnych. Zdrowia dla normalnych.